W Tarnowie, przy mało znanej ulicy Rzecznej, stoi pewien tajemniczy obiekt. Tym obiektem jest wieża, którą dość łatwo zauważyć z okien pociągów jadących z Tarnowa w kierunku Rzeszowa. To solidny budynek, zbudowany niedługo po zakończeniu II wojny światowej. Kolejowa wieża ciśnień, bo o niej mowa, służyła do magazynowania wody koniecznej do zaopatrywania w nią przyjeżdżających na stacje parowozów. Obecnie parowozy zniknęły z tras kolejowych. Zatem i wieża okazała się niepotrzebna. Jeszcze do niedawna, gdy wieża stała otworem, chętnie zaglądali tu miłośnicy tak zwanego Urbeksu. Dziś obiekt jest zamknięty, niedostępny, można go obejrzeć tylko z zewnątrz. Opuszczony od lat niszczeje, nikt nie ma pomysłu na jego zagospodarowanie, prawdopodobnie zostanie wyburzony. Tarnowskie wodociągi są w posiadaniu czterech zbiorników wyrównawczo-retencyjnych o łącznej pojemności ponad 26 tysięcy metrów sześciennych. Jeden z nich posiada niezwykłą strukturę, a mianowicie jest nią zbiornik wieżowy. Jest jedyną czynną wieżą ciśnień w Polsce o takiej konstrukcji. Ten obiekt zna każdy Tarnowianin i nie trzeba o nim dużo opowiadać. Tak zwana potocznie Bania została zbudowana w 1982 roku. Dla zapewnienia dostawy wody dla mieszkańców powstającego wówczas osiedla jasna, zwanego popularnie Falklandy. Konstrukcja zbiornika została wykonana w całości ze stali. Składa się ona ze zbiornika na wodę o pojemności 3000 m3 w kształcie torusa. Zbiornik wsparty jest na 24 słupach o przekroju dwuteowym. Całkowita wysokość zbiornika to 37 m. A średnica wewnętrzna torusa wynosi 28 metrów. Mało kto jednak wie, że w niedalekim sąsiedztwie znajduje się pięknie obudowany zbiornik, tak zwany Stary. Mowa o zbiorniku zlokalizowanym przy ulicy Marynarki Wojennej. Wybudowany został w 1910 roku, z chwilą uruchomienia nowoczesnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miasta Tarnowa. Jest to zbiornik terenowy o konstrukcji betonowej, posiadający dwie komory o łącznej pojemności 2,5 tysiąca metrów sześciennych. Do dnia dzisiejszego spełnia on swoją funkcję. Warto dodać, iż tuż obok znajduje się niewidoczny gołym okiem nowy zbiornik. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości dostaw wody dla mieszkańców miasta, jak również gmin ościennych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika w Krzyżu. Wybudowano w latach 2006-2007 dwukomorowy zbiornik podziemny o konstrukcji żelbetowej, mogący zmagazynować 15 tysięcy metrów sześciennych wody. Woda zgromadzona w tych zbiornikach jest ważnym elementem bezpiecznego systemu zaopatrzenia ludności, stanowiąc rezerwę na wypadek awarii sieci lub innych zdarzeń, które mogą ograniczyć pobór wody lub spowodować znaczną jej stratę. Austro-węgierski bunkier obronny, zlokalizowany tuż przy Rzece Białej w pobliżu magistrali kolejowej E-30, jest kolejnym unikatowym obiektem, jednym z dwóch tego typu budowli zachowanych w Polsce. Charakterystyczny budynek przy ulicy Kasali 5 w Tarnowie wzniesiono w latach 90. XIX wieku. Ma bardzo grube ściany, które w dwóch miejscach tworzą baszty. Obiekt przez długi czas pełnił funkcję strategiczną, związaną z obronnością kolejowego szlaku. Po wojnie masywny bastion przekształcono w budynek mieszkalny. Obecnie jest opustoszały i mocno zaniedbany. Nadal można jednak podziwiać go z daleka w malowniczej scenerii Białej Tarnowskiej. Zabytkowy parowóz obok lokomotywowni w Tarnowie. Parowóz wyprodukowany w fabryce lokomotyw imienia Feliksa Dzierżyńskiego w Chrzanowie przez lata jeździł po torach w regionie i całej Polsce. Od 1992 roku jest już na zasłużonej emeryturze. Stoi na podwyższeniu obok torów przed Tarnowską Lokomotywownią przy ulicy Spytki z Melsztyna. Ponieważ miejsce jest trudno dostępne, Niewiele osób wie o istnieniu lokomotywy. Dzięki staraniom pracowników PKP Cargo, sekcja w Tarnowie ponad 10 lat temu została odremontowana i na nowo pomalowana, zyskując dzięki temu na wyglądzie. Wtedy wydana została również pamiątkowa pocztówka z odnowioną tarnowską lokomotywą. Niestety, czas nieubłaganie zbiera swoje żniwo. Zabytkowy parowóz, wystawiony na działanie deszczu, śniegu i słońca. Znów wymaga odnowienia. Jest to szczególnie istotne, ponieważ tarnowska lokomotywa pojawia się w wielu przewodnikach turystycznych i często stanowi tło do zdjęć. Zabytkowy parowóz z 1953 roku to pomnik techniki, który mógłby być sporą atrakcją tarnowa, gdyby udało się go przenieść w bardziej reprezentacyjne miejsce, na przykład obok dworca kolejowego. O tym, że takie cudo stoi obok Tarnowskiej Lokomotywowni, nie wszyscy wiedzą, przez co tylko nieliczni mieli okazję zobaczyć go z bliska i uwiecznić na zdjęciu. Niebywałą atrakcją na górze świętego Marcina była ogromna szachownica, po której do dziś zostały tylko ruiny. W połowie XX wieku miejsce to cieszyło się sporą popularnością. Na dość sporej szachownicy można było rozegrać partyjkę szachów i podziwiać niezwykłą panoramę miasta. W tamtym czasie widoku nie przysłaniały gęste zarośla, a obwodnica Tarnowa jeszcze nie istniała. Szachownica miała okazję być wyremontowana w ramach budżetu obywatelskiego Tarnowa. Inicjatorem przedsięwzięcia był Artur Łabno, radny osiedla Gumniska za Błocie. Projekt, który poparło szerokie grono mieszkańców, został odrzucony przez miejskich urzędników, a szkoda być może kiedyś miejsce to odzyska swój blask.